Nie wiem, czy znacie ten dowcip, jak to Lucy, czyli Lucyfer, robił inspekcję kotłów pilnowanych przez diabłów w piekle. No idzie do pierwszego kotła, a tam 20 diabłów pilnuje kotła. No i pyta się Lucyfer, no a po co was tak dużo tutaj? A no bo tam Amerykanie siedzą w środku, no i jak to Amerykanie zbuntowani, ta demokracja im do głowy uderzyła i co chwilę któryś chce wyskoczyć. Idzie Lucy dalej, Lucyfer patrzy, a tu kocioł 5 pilnuje diabłów. A co was tutaj tak 5 wystarczy? A no tak, no bo tu siedzą w środku Anglicy, a oni tacy flegmatyczni ludzie. Jak tam jeden z drugim się ledwo co wygramoli, to go widłami tam popchniemy i z powrotem wpada. Idzie Lucyfer dalej, patrzy, tu kocioł z jednym tylko diabłem, który pilnuje. No a czemu tutaj tylko jeden diabeł pilnuje? Co tam? Kto tam w środku jest? A no, tam są Niemcy. Także jeden wystarczy, bo to tak zdyscyplinowany naród jest, że jak ich każesz im w kotle siedzieć, to oni tam będą siedzieć. Sami nie wychodzą. Zdyscyplinowani są. Idzie Lucyfer dalej, patrzy, no i rozgląda się taki wkurzony, bo tam nie widzi nikogo, kto by pilnował, a jakiś diabeł leży w krzakach, ogonem macha i odpoczywa sobie. A ty co tu robisz? Czemu nie pilnujesz tego kotła? A bo to w ogóle nie trzeba pilnować, bo tam Polacy siedzą. No jak to, no Polacy, no dlaczego nie pilnujesz tych Polaków? A no bo jak tam któryś próbuje się wydostać i wspina się po tych ściankach, to ta reszta go za nogi w dół ściąga z powrotem do kotła. Co ten dowcip, czy śmieszny, czy nieśmieszny, co on ma wspólnego z dzisiejszym tematem? A no ma i to dużo. A dzisiaj będziemy rozkminiać kolejny fragment z 4 rozdziału Ewangelii Jana. I przypomnę, że ten poprzedni zakończył się, jak to Jezus rozmawiał z Samarytanką. No i nawróciła się nie tylko ona, ale też i cała wioska czy miasteczko samarytańskie Sychem. A dzisiaj od 43 zdania krótki taki fragment. A po 2 dniach wyszedł stamtąd i odszedł do Galilei. Bowiem sam Jezus zaświadczył, że prorok we własnej ojczyźnie nie ma poważania. W innej wersji prorok nie jest mile widziany i szanowany w swojej własnej ojczyźnie. Ale czy można zatem powiedzieć tak, że odwracając jakby to zdanie, że jeżeli jesteś szanowany i lubiany gdzieś w swojej ojczyźnie, kościele, zborze, czy wspólnocie, czy jeszcze gdzieś, to znaczy, że nie jesteś prorokiem Bożym? Żeby spróbować sobie odpowiedzieć na to pytanie, to ogólna zasada jest taka, że jeżeli czegoś w Biblii nie rozumiemy, a tu jest bardzo krótkie, enigmatyczne jedno zdanie, to szukamy wyjaśnienia w Biblii tego fragmentu, który nie rozumiemy, a nie w jakichś tam mądrych książkach, czy ewentualnie, chociaż nie mam nic przeciwko książkom, czy ewentualnie u księdza, czy u pastora, czy jeszcze gdzieś indziej. Biblię tłumaczymy Biblią. No i ten fragment jest tak szerzej potraktowany w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale od 16 do 24 zdania. I przyszedł do Nazaretu, gdzie był wychowany i wszedł według swego zwyczaju w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. Podano mu zwój proroka Izajasza i gdy rozwinął zwój, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana nade mną. On ze względu na to namaścił mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim. Posłał mnie, abym uzdrowił skruszonych na sercu, abym pojmanym ogłosił wyzwolenie i ślepym przejrzenie, abym złamanych odesłał w wolności, bym głosił rok przychylności Pana. A gdy zwinął zwój i oddał go słudze, usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były skierowane wprost na niego. Zaczął więc do nich mówić: Dziś to pismo, które usłyszeliście, wypełniło się. A wszyscy przyświadczali, wystawiali mu świadectwo i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z jego ust i mówili: Czyż ten nie jest synem Józefa? I powiedział do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie.
Tyle słyszeliśmy o tym, co się stało w Kafarnaum, to uczyń to i tu, w swojej ojczyźnie. I powiedział, zaprawdę mówię wam, żaden prorok nie jest uznawany w swojej ojczyźnie. No Jezus w tym fragmencie wyraźnie wskazuje, że właśnie teraz te słowa Izajasza stają się faktem. Ale mieszkańcy Nazaretu, słuchający go najpierw, zachwycają się jego słowami, że są pełne wdzięku i tak dalej, ale potem zaczynają szemrać przeciwko niemu. Dlaczego? No przecież znają go od dzieciństwa, on był tutaj jednym z dzieci, które się bawiły z ich dziećmi, potem pracował jako zwykły cieśla, uczciwie, ale nie był nikim nadzwyczajnym, to był jeden z nich. Tak samo żył, tak samo pracował tutaj między nimi. Jakim prawem człowiek, który nie ma teologicznego wykształcenia, bo przecież nie był synem jakiegoś kapłana czy kogoś takiego, ani teologa, tylko jego ojciec też był zwykłym cieślą. Więc jakże taki człowiek, który nie pokończył odpowiednich szkół, seminariów teologicznych czy czegoś tam jeszcze, może brać się tutaj za nauczanie ich. Tak? I ten podziw dla jego słów jednocześnie był pomieszany z zawiścią, ze zwykłą zazdrością, tak jak w tym dowcipie, żeby ściągnąć w dół kogoś, kto się wybił po prostu ponad nich. No i to jest właśnie najtrudniejsze, kiedy trzeba osobiście te słowa przyjąć do siebie, bo póki Jezus tak ogólnie mówił, że Bóg jest dobry, że Bóg rozkuwa kajdany, uwalnia ludzi, otwiera im oczy, tym ślepcom, no to jeszcze jakoś można to było przyjąć. Chociaż z trudem. Natomiast kiedy trzeba to było osobiście odebrać od samego Jezusa, przyjąć do siebie, no to już nie, bo to przecież jakże to taki zwykły człowiek, który tu z nami mieszkał, może nam mówić, że on nam będzie teraz oczy otwierał, że my jesteśmy ślepcy albo że jesteśmy jakoś tam zniewoleni i on teraz będzie rozkuwał kajdany, no to wywołało już furię, wulkan złości i agresji, o czym za chwilę się przekonamy, kiedy przeczytamy następny fragment. No i Jezus jak gdyby tutaj chce w następnym fragmencie powiedzieć, że tak właśnie zawsze było z ludem Bożym. Bo po co przychodzili prorocy do ludu Bożego? No po to, żeby ich napominać wtedy, kiedy ten lud Boży schodził z Bożych dróg na manowce, kiedy się odwracał od Boga, lekceważył go. Wtedy Bóg posyłał proroków, żeby sprowadzili ten lud na właściwą ścieżkę, na właściwą drogę. No ale najczęściej spotykali się raczej z prześladowaniem, z szykanami ci prorocy. No i tutaj w następnym fragmencie Jezus właśnie nawiązuje do tego. Przeczytajmy dalej z 4 rozdziału od 25 zdania. Wracamy do Ewangelii Łukasza. A mówię wam zgodnie z prawdą, że wiele było wdów w Izraelu za dni Eliasza, gdy niebo zostało zamknięte na 3 lata i 6 miesięcy, także nastał wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do Sarepty Sydońskiej, do kobiety będącej wdową. I wielu było trędowatych w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman, Syryjczyk. A wszyscy w synagodze, gdy to usłyszeli, unieśli się gniewem. I gdy wstali, wypchnęli go poza miasto i przyprowadzili go aż do krawędzi góry, na której miasto zostało zbudowane, aby go strącić w dół. On natomiast przeszedł przez sam środek nich i odszedł. Tak, no i tu już Jezus przeszedł samego siebie. Przeszedł samego siebie, przesadził. Przesadził zdecydowanie, bo dopóki tak mówił ogólnie Bogu i Jego Bożej miłości, łasce, dobroci i tak dalej, no to jeszcze to można było jakoś strawić. Ale teraz, kiedy to skierował osobiście i obnażył tych Nazareńczyków, mieszkańców Nazaretu, swoich ziomali, w końcu było, nie było, obnażył, pokazał, zdemaskował, jacy oni są naprawdę, że tak samo jak tamci prześladowali ich przodkowie, Żydzi prześladowali proroków Bożych, tak samo i ci prześladują Bożych proroków. Niczym się od nich nie różnią, tak? No bo o co chodziło z tymi prorokami, z Eliaszem i z Elizeuszem? No Eliasz, no, jak każdy prorok Boży, był posłany do Bożego ludu. No ale ten Boży lud, który błądził, lekceważył Boga, grzeszył, nie chciał słuchać proroków, którzy wzywali do nawrócenia, wzywali do pamiętania, do zawrócenia ze złych dróg
i do zaprzestania lekceważenia Boga i Jego świętego słowa i prawa, ci prorocy byli szykanowani, prześladowani przez Boży lud, właśnie przez ten Boży lud. Także Eliasz musiał uciekać, bo ścigał go król, chciał go zabić. Królowa była wściekła na niego, ponieważ on zwalczał bałwochwalstwo i tak dalej. Więc on się salwował ucieczką poza granicę nawet Izraela i doszedł aż do Sarepty Sydońskiej, gdzie napotkał wdowę. Bóg tam go, jego kroki skierował do tej wdowy ubogiej, która była już na granicy wyczerpania, bo skończyła się jej mąka, kończyła się jej oliwa. No i w czasach, kiedy nastąpiła wielka susza, 3,5 roku trwała i nie było co jeść, to groziła jej śmierć głodowa. No i Eliasz rozmnożył tą mąkę, rozmnożył tą oliwę, tak że ona się nie kończyła. Dzbany napełniły się oliwą i mąką. No, uratował ją od śmierci głodowej, a jej syna wskrzesił z martwych, ponieważ akurat w tym czasie ten syn ciężko zachorował i zmarł. Eliasz dokonał cudu, Bożego cudu. Wskrzesił ukochanego syna, chyba jedynego syna tej wdowy. A więc zrobił coś, co ciężko było słuchać Nazareńczykom, mieszkańcom Nazaretu, którzy przecież byli rodowitymi, uważali się przynajmniej za rodowitych Żydów, za Boży lud, lud wybrany i błogosławiony przez Boga, a tu okazuje się, że błogosławieństwo nie powędrowało do Bożego ludu, tylko poszło gdzieś w świat do pogan. No, coś strasznego. Ta wdowa była poganką. Ona nie była Żydówką. No i potem jeszcze druga historia Elizeusza, jeszcze gorsza, bo tutaj potrójne następuje takie jakby zaprzeczenie temu błogosławieństwu dla Bożego ludu, tak? Bo zamiast Boży lud, który przecież był wybrany przez Boga, przecież znał Boże przykazania, przecież był prowadzony przez Mojżesza, od Abrahama i tak dalej, a tutaj się okazuje, że to błogosławieństwo Boże nie trafia do tego Bożego ludu, tylko Bóg kieruje go przez proroków swoich do jakichś pogan. I tutaj właśnie do Naamana, który potrójnie nie powinno to do niego trafić, bo po pierwsze był poganinem, po drugie był dowódcą wojska, takim jakby generałem wojska syryjskiego, czyli wrogów Izraela, którzy często napadali, toczyli wojny z Izraelem. Byli zaprzysięgłymi wrogami Izraela. No i po trzecie, ten człowiek był nieczysty, jeszcze z trzeciego powodu był trędowaty. No więc trąd to była choroba nieczysta w tamtym czasie. Trędowaci mieli takie oddzielone enklawy. Nie mogli mieszkać razem z ludźmi w wsiach czy w miasteczkach. Musieli być całkowicie oddzieleni, ponieważ to była choroba nieuleczalna, która po prostu sprowadzała straszne cierpienie, gnicie ciała i w końcu śmierć. Choroba przewlekła, ale nieuleczalna. No i taki człowiek, poganin, wróg Izraela, nieczysty, on dostaje błogosławieństwo, a ten Boży lud wybrany, który ma swoje synagogi, chodzi do tych synagog regularnie raz w tygodniu, pielgrzymuje do świątyni w Jerozolimie, składa ofiary Bogu, modli się i w ogóle służy Bogu, przynajmniej tak się im wydawało, tak o sobie myśleli cieplutko. Okazuje się, że ten Boży lud nie dostaje tego błogosławieństwa, tylko dostają je ludzie, którzy wydawałoby się, że w ogóle nie zasługują na te Boże błogosławieństwo, bo w ogóle nawet do ludu Bożego nie należą, nie są członkami ludu Bożego. Czy ten obrazki nie wydaje się wam skądś znajomy? Kiedy Jezus uświadamia to i demaskuje tą całą prawdę gorzką temu Bożemu ludowi w Nazarecie, swoim rodakom, którzy go dobrze znali, ziomalom, wywołuje to atak furii, złości, wulkan nienawiści w stosunku do niego, bo oni sobie uświadamiają, że to właśnie Jezus do nich osobiście kieruje i demaskuje ich, że oni właśnie tacy są. I że w tym momencie otwiera im oczy, tak jak prorok Izajasz, który go odczytał. Właśnie Jezus im otwiera te oczy. Myślę, że i dzisiaj ten obrazek jest znajomy, że ludzie są tacy sami. Ja sam osobiście spotykam się też i z taką agresją,
na swoim kanale, na YouTubie, czy tam gdzieś na Facebooku. No kimże ty jesteś? Jakie ty masz prawo, żeby tutaj czytać Biblię i coś tam nauczać, czy wyjaśniać nawet? Jakie masz prawo do tego? Przecież ty jesteś zwykłym górnikiem, niewykształconym w teologii. Nie masz, ani nie jesteś księdzem, ani nie masz żadnych seminariów teologicznych pokończonych. No to co ty tutaj będziesz nam tłumaczył? Ty się na tym po prostu nie znasz. Oczywiście dzisiaj was nikt nie zabije, nie będą was chcieli aż zabić za to, że głosicie Ewangelię albo przepowiadacie ludziom prawdę Słowa Bożego. No ale na pewno będą was ignorować, lekceważyć. Tak się też może zdarzyć, że kiedy będziecie nakłaniać ludzi do nawrócenia, do opamiętania i do zawrócenia ze złej drogi, no to po prostu będą was lekceważyć albo ignorować, tak? No, najlepszy dowód na moim kanale, tak? Filmy o węglu, kryzysie energetycznym, o piecach, kotłach ogląda 150 tysięcy ludzi. No a takie filmy jak ten, 1000, 1500, 100 razy mniej. A więc jeżeli będziecie chcieli, tak jak Boży prorocy, przepowiadać Ewangelię, no to będziecie się narażali ludziom. Jeżeli was wszyscy lubią, szanują, poważają w waszym kościele, ojczyźnie, w zborze, no to prawdopodobnie nie jesteście prorokami bożymi. Bożymi prorokami. No ale pytanie tutaj rodzi się zasadnicze. No to po co się narażać? Po co się narażać chociażby na jakieś drobne szykany? Już nie mówię o jakichś prześladowaniach, ale na jakieś drobne szykany albo na lekceważenie. Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale. Otwórzmy. 5 rozdział od 11 do 12 zdania. Błogosławieni jesteście, gdy ze względu na mnie będą was lżyć i prześladować i mówić wszystkie złe słowa, kłamiąc przeciwko wam. Radujcie się i weselcie się, gdyż wielka jest zapłata wasza w niebiosach. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. A więc pytanie zasadnicze nie brzmi, po co się narażać, tylko czy w to wierzymy, co tu jest napisane na ten temat. Że nagroda nasza jest wielka, jeżeli głosimy Jezusa i wskutek tego narażamy się na jakieś szykany, no może nie aż prześladowania w naszym kraju, ale jakieś lekceważenie czy ignorowanie. Bo wierzymy w to, że Bóg za dobre nagradza, a za złe karze. Tylko pytanie, czy my w to naprawdę wierzymy? Czy my wierzymy w to, co my wierzymy? Bo jeśli narażasz się, przyznając się do Jezusa, to twoja nagroda jest wieczna w niebie. I tak samo, jeżeli odrzucisz Jezusa, to twoja kara za odrzucenie Boga będzie wieczna. Oczywiście tutaj zaraz odezwą się oburzone głosy Świadków Jehowy i innej maści ateistów. No, akurat ateiści i Świadkowie Jehowy w tym są zgodni, że nie ma wiecznego piekła. No, oczywiście wiecznego nieba też nie ma, tak wierzą ateiści, no bo nie ma nic wiecznego. Natomiast Świadkowie Jehowy też nie wierzą w to, że wszyscy zostaną zbawieni, którzy w jakikolwiek sposób na to zasługują, tak według ich nauczania. Ponieważ niektórzy ludzie, nawet ci porządnie żyjący, pójdą do grobu i tam zgniją w ziemi. Tak wierzą Świadkowie Jehowy. Nie wierzą w wieczne piekło na pewno. Dlaczego tak? Dlaczego nie wierzą w wieczne piekło? Dlatego uzasadniają to takim dowodem, chociaż moim zdaniem jest nielogiczny ten dowód, że mianowicie nie można porównywać 70-letniego życia człowieka do wieczności, czyli jest to nieadekwatna kara w stosunku do długości życia. Jeżeli człowiek nawet przez 70 lat żyłby w grzechu, to przecież nie jest adekwatna kara, jeżeli ma spędzić całą wieczność w piekle. Wieczność jest po prostu bez porównania dłuższa. No, nie ma takiego porównania. Jest to nieadekwatne wzajemnie. No tak, no ale z drugiej strony, skoro Świadku Jehowy czy ateista, skoro to już wiesz, że taka jest kara wieczna, to przecież jaki jest problem odwrócić tą karę i uniknąć tej kary przez proste pojednanie się z Bogiem. Przez prostą decyzję. Świadomą, prostą decyzję. Pojednuję się z Bogiem.
Jeżeli pojednam się z Bogiem, przyjmę Jego zasady w świecie, który On stworzył, a więc to On ustala reguły, to On ustala zasady, nie ja. To nie ja jestem sędzią Boga i powinienem przestać Go sądzić, a przyjąć do wiadomości, że to On będzie sądził świat i mnie też. I mnie osądzi za to, czy ja już dziś odrzuciłem Jezusa, już jestem osądzony, jeżeli to zrobię. Jeżeli już dziś odrzucę Jezusa. A jeżeli przyjmę Go jako Pana, jako Zbawiciela, Pana, czyli tego, który ustala zasady gry. One są opisane w Biblii, nie są aż tak skomplikowane. Czytam 4 rozdział i chyba wszystko do tej pory rozumiecie. Kilkanaście odcinków jest już na moim kanale. Zapraszam do oglądania i do rozważania tego. Jeżeli przyjmiesz Jezusa, przyjmiesz Ewangelię, przyjmiesz prawdę, no to wtedy twój problem jest rozwiązany. Spędzisz wieczność w niebie. Nie zasługujesz na to, bo niebo nie jest za twoje jakieś zasługi nadzwyczajne tutaj na ziemi. Niebo jest zasługą Boga. Jezus na krzyżu umarł za twoje grzechy i poniósł tą karę, a ty możesz zostać zbawiony, jeśli twoje grzechy są wybaczone, jeśli to przyjmiesz. Jeśli to przyjmiesz, będziesz zbawiony i dostaniesz wieczne życie. A więc to jest darem Bożym, jest to darem Bożej łaski, Jego dobroci. Dostaniesz wieczne życie, dlatego że Bóg jest dobry i chce ci je dać. Ty musisz podjąć tylko jedną decyzję, odpowiedzialną, świadomą decyzję, że pojednujesz się z Bogiem, że się nawracasz, odwracasz się od swojego dotychczasowego lekceważenia Boga, życia dla samego siebie, do ignorowania Jego Słowa Bożego, prawdy, którą Bóg chce ci przekazać, a ty ją lekceważysz i ignorujesz. Odwróć się od tego i nie będziesz miał problemu, nie będziesz miał dylematu. Za 70 lat wieczna kara, nie będziesz miał takiego dylematu, bo przecież możesz w prosty sposób tego uniknąć. Teraz to wiesz. Dlatego pozdrawiam wszystkich serdecznie i błogosławię w nawracaniu. Szczęść Boże. Co zrobisz, gdy zobaczysz je?